dla was wszystkich Harley mój! Wystąpił czeski zespół Conti Band. Panowie grają przeboje polskiego rocka z lat 80. Zespół Conti Band w Dębowcu po raz pierwszy. Jak wam się tutaj grało, występowało? No bardzo fajnie, bo tu tak dobra atmosfera, fajni ludzie, piękny dzień, świeciło słoneczko, może aż za dużo, ale fajnie się grało i nagłośnienie bardzo dobre. No i właśnie, nagłośnienie to podstawa. Opowiedzcie coś o sobie, o waszej ekipie, właśnie o zespole. Co wy gracie, gdzie gracie? Jesteśmy z Jabłonkowa, gramy przeboje polskiego rocku za ostatnich 40 lat, a ich bardzo dużo, czyli to, co powstało w tych latach 80., to dla nas najlepsze, najpiękniejsze piosenki, bo na tym wychowaliśmy się. Że zespół z Czech, z Jabłonkowa, a gracie polskie przeboje rockowe. Czyli rozumiem, że to gdzieś tam w sercu. No na pewno. Muzyka zawsze musi być w sercu, no a te przeboje są tak silne, że zostały w tym sercu i chcemy je przekazać nie tylko w Czechach, ale i no teraz próbowaliśmy w Polsce pierwszy raz w Dębowcu. O właśnie, wy dużo koncertujecie gdzieś tam w najbliższym czasie, będziecie występować, czy bardziej jakieś takie imprezy zamknięte, czy jakieś takie, gdzie gracie? Mamy tak 10 koncertów rocznie, nie więcej, bo każdy się interesujemy albo zajmujemy jeszcze czymś innym, czyli jesteśmy amatorami, ale muzyka jest takim dobrym relaksem po prostu, który czyści głowę, no i tworzy uśmiech. No i to jest ważne. Tak. Czyli mam nadzieję, że do zobaczenia w Dębowcu. No, jeżeli zostaniemy zaproszeni, to bardzo chętnie. Dzięki wielkie. Jeszcze panowie się przedstawią. Roman Róż. Przemek. Daniel Młynek. Daniel Bem. Nie zrobił ani raz.
Kusza! Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.